niepewnym staje się wszystko, co nie jest poparte siłą. Bronić trzeba honoru i bronić trzeba istnienia. Trzeba być potęgą. Polska w samym sercu zbrojnej Europy, czyż ma być zdana na laskę potężnych sąsiadów? Naczelny wódz, marszałek Śmigłyryc powiedział: w życiu ludzkości nie ma takich zaciszy, w których można by spokojnie i bezpiecznie wić sobie gniazdo cichego szczęścia. Nie ma tych zaciszy, w których naród mógłby sobie powiedzieć: dość już tej wiecznej służby na posterunku, dość już tego wysiłku. Dziś stać nas na to, aby spojrzeć trzeźwo w oczy rzeczywistości i powiedzieć sobie: przyszłość nasza od nas zależy, bo jesteśmy pełni poczucia godności i zaufania we własne siły i własne decyzje. Żołnierzu z karabinem, żołnierzu z łopatą, ramię przy ramieniu, naprzód, naprzód, naprzód! $80 milionów rocznie wydajemy na obcą rudę, a pod Darnią i Skalami wyżyny sandomierskiej czekają na ręce ludzkie ogromne zloża rudy, a na ziemi sandomierskiej setki tysięcy rodzin czekają na pracę. Znalazłem rudę. Mój Boże kochany, teraz już nam chleba nigdy nie zbraknie.
element przemysłu. Wydobycie rudy daje pracę i chleb chłopom przeredniowych okolic południowej Polski. Żelaza stal, ze stali siła. Lecz źródła siły nie mogą leżeć nad granicą. Przeszło 90% stali dostarczał przemysłowi do niedawna Śląsk. Między murem obronnym Karpat, a naturalnym bastionem Wideł, Wisły i Sanu huty będą bezpieczniejsze. Dlatego budujemy je w COP-ie. Przez cały rok 37 i 38 wszystkie huty w Polsce wyrabiały konstrukcje żelazne dla gigantycznych fabryk COP-u. I wszystkie fabryki maszyn przygotowywały warsztaty pracy dla nowego okręgu przemysłowego odrodzonej Polski. Na 100 Polaków 62 żyje z roli. W pierwszym okresie przebudowy Polski dojdziemy do tego, że z roli żyć będzie tylko 50 na 100. Pierwszym akordem wielkiej symfonii pracy, która Polskę przebuduje, jest COP. Żelazne drogi zawiodą nas do COP-u. Wczoraj jeszcze wiodły drogi okrężne i drogi okrężne łączyły Śląsk z Wołyniem. Niewidzialne mury dawnych granic biegną przez kraj i oddzielają północ od południa i wschód od zachodu. Drogami żelaznymi przybliżymy ku sobie dzielnice Polski. Z przecięcia tych dróg powstanie węzeł sandomierski. Premier i minister skarbu, inżynier Eugeniusz Kwiatkowski, tak określił założenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jak on dziś całym programem i symboliką polityczno-gospodarczą stało się to słowo Gdynia, tak dziś w imię naczelnej idei wzmocnienia sił i urządzeń obronnych stawiamy nowe hasło w programie uprzemysłowienia, które otrzymuje symboliczną nazwę Okręg Centralny Sandomierz. Dzień wypłaty to dzień decyzji. Do czyich kas robotnik w COP-ie składa swój dorobek? Do własnych. Sami sobie. Między polskim chłopem a polskim robotnikiem nie trzeba pośredników. Hutniku, ta droga do serca Polski jest twoim dziełem. Słyszysz, jak bije to serce? Woda ujarzmiona, żywioł błogosławiony. Nieokiełznany Dunajec koryto wyżłobił sobie w skalistym dnie. Do skalistego dna dokopują się wiertacze. Pękają skały, miejsca na Tamę w Rożnowie. Kamienne jarzmo na kark Dunajcowi. Dzikiej rzece podstawimy turbiny. Dunajec zamienimy w motor COP-u. Na 80 kilometrze od ujścia Dunajca stanie zapora w Rożnowie.
1950 hektarów ziemi trzeba było wykupić. 570 tysięcy metrów sześciennych ziemi wywieźć. 215 tysięcy metrów sześciennych skał wyłamać. Trzeba było zwieźć cement i wyprodukować 390 tysięcy metrów sześciennych betonu. Na 90-metrowych pylonach żelaznych, wyższych niż najwyższe wieże w Polsce, wsparty jest transporter, który dziennie przenosi 1000 metrów sześciennych betonu. Przesyconą powietrzem masę betonową wstrząsa się i ubija wibratorami. W poprzek Dunajca stanie 36 bloków betonowych, wysokich na 50 metrów, zakotwiczonych w podłożu, głębokimi na 7 metrów studniami. W tym miejscu zwierciadło Dunajca znajduje się na 240 metrze nad poziomem morza. Gdy zamknie się 7 segmentów zapory i 10 zasów przy rurach spustowych, Dunajec podniesie się o 30 metrów. Gdyby powtórzył się stan wody z powodzi roku 1934, w jeziorze Rożnowskim, rozlanym na przestrzeni 18 km kwadratowych, byłoby 166 milionów metrów sześciennych wody i miejsca na dalsze 62 miliony metrów. Zapora w Rożnowie uniemożliwia wylew Dunajca po wieczne czasy. Lecz zapora nie tylko chroni kraj przed powodzią. Zatamowane masy wody stając z wysokości 30 metrów i przeciskając się przez 4 turbozespoły zakładu wodnego, przemieniać się będą w energię elektryczną o łącznej mocy 50 tysięcy metrów. Rożnów prądem karmić będzie COP, a potem coraz dalsze miasta, aż wysokie napięcie Dunajca dosięgnie Warszawy. Ta rzeka ma gnić w rozlewiskach, te wody mają płynąć leniwie przez kraj huczący pracą. W COP-ie nie ma miejsca na dzikie ostępy. Usprawniamy dopływy Wisły. Staremu, wspanialemu Sandomierzowi przemieni się Wisła u stóp. Z całej południowej Polski zjechali się chłopi i przekształcają oblicze ziemi. Przez wiek niewoli Wisła rozdzielała kraj. Z królowej rzek polskich zaborcy uczynili granice, a przecież biegnąc przez kraj od Beskidu do Bałtyku, ramionami dopływów obejmuje Polskę od wschodu do zachodu. Natura sama czyni z niej kręgosłup kraju. Dla naszych dzieci i wnuków Wisła będzie najszerszą i najpiękniejszą drogą w całym kraju. Dla nas jest największym i najpiękniejszym zadaniem. Pławniamy Wisłę!
Na grzbietach uregulowanych rzek popłynie węgiel ze Śląska do Copu. Na grzbietach uregulowanych rzek spławiać będziemy drzewo z Podkarpacia na Śląsk. Na grzbietach uregulowanych rzek zwozić będziemy zboże do Copu. Z Wołynia, z Mazowsza, z Lubelszczyzny, z Kujaw. Usprawnione do rzeczy Wisły, związane kanalami z Wartą i Narwią, ze spoli wschodnią Polskę z zachodnią. Wiosną 1937 roku szły przez Cop drogi rozbite, drogi wyboiste, drogi błotniste. W ciągu roku wiele z nich zamieniło się w drogi bite, w drogi szerokie, w drogi gładkie i potoczyste. Lada dzień zadudnią pod ciężarem transportów. Ziemia ich wszystkich wyżywić nie może. Ręce od pluga i ręce bez pluga. Chłopi z hektara i chłopi bez roli, do maszyn, do fabryk. W Niedomicach przerobicie jodły z Karpat i świerki z Gleńszczyzny na włókno celulozy, na surowiec papieru, sztucznej wełny i prochu. Droga od klody świerkowej do białych arkuszy celulozy jest długa. Lasy nasze mogą dostarczyć co roku 2 miliony metrów sześciennych papierówki. Do niedawna przerabialiśmy rocznie zaledwie 800 tysięcy metrów sześciennych na celulozę. Nowe fabryki wyzyskać cały wyrąb papierówki. Dębicy pod Rzeszowem, w szczerym polu powstają domy. Jeden przy drugim. Za kilka tygodni zwozić tu zaczną w cysternach spirytus. Do domów wejdą nowe zastępy robotników. Chemik polski powie im, jak ze spirytusu robić gumę. Polski kauczuk syntetyczny, ker. Wczoraj jeszcze las, sąsiad dębickiego pola. Dziś konstrukcje żelazne, jutro fabryka stomilu. W olbrzymich halach ker, kauczuk ziemniaków, zamieniać się będzie w opony aut i samolotów. Czym palić będziemy w Niedomicach, w Dębicy, w Mościcach? Węgiel daleko! Pod bokiem jasielsko-krośnieńskie zagłębie naftowe i wielkie zapasy gazu ziemnego. Jaśle wiercą gaz! Z Jasła...